Kolejny ćwierćfinał DreamHack Masters Valencia. No, już widzę, że szybko pojechała proba, ale to raczej tylko zwiadowca. W kolorze niebieskim w dolnym prawym rogu mapy Cosmic Sapphire jest Kreator. Fenomenalny koreański protos, który ostatnimi czasy po wielu, wielu latach ciężkich doznań turniejowych, wzlotach i upadkach, ale no, przeważnie było z dużo upadków, jednak się odbija, jednak zaczyna pojawiać się forma, był nawet finalistą GSL-a niedawno, także no, musi być genialna dyspozycja tego zawodnika. No i teraz jest już dość daleko w turnieju, bo ćwierćfinał. On sam zakładał, że może dojdzie do rundy 24, może rundy 16, a już jest w ćwierćfinale. W jego najlepszym takim scenariuszu, jak to mówi w wywiadzie, miał dojść tylko do półfinału. No i ten najlepszy scenariusz może się za chwilę ziści. O ile pokona czerwonego protosa, jakim jest Alex Underhaft, niby ze Stanów przyleciał, niby taki częściowo na emeryturze, niby tam coś odchodzi, niby gra mniej, niby się skupia na innych rzeczach, ale jak co do czego, jest turniej, jest trening. Jest rezultat nawet bardzo przyzwoity. Onset Gaming to jest drużyna, w której też mamy Maru. W ogóle ten most, jak tego miejsca na mapie, mam wrażenie, że nie widziałem nigdy. No i Nip tam ukrywa pylona, ale to jest tylko ukryty pylon, żadna technologia, żaden podstęp. No i PvP też, no bardzo ciekawe dla mnie to starcie, bo to jest starcie oczywiście stylu takiego europejskiego z koreańskim. Co prawda kiedyś, o w ogóle to jest Nip, który kiedyś właśnie pojechał do Korei i pokazał Koreańczykom, jak należy grać ten matchup, czyli Protoss kontra Protoss. To była piękna sprawa. Natomiast... no, to był chyba pierwszy sukces gracza spoza Korei na koreańskiej ziemi, czyli pojechał ktoś do Koreańczyków i pokazał im, jak grać, a to był jeszcze okres, kiedy no, Koreańczycy lekko mówiąc dominowali, wygrywali każdy turniej, każde mistrzostwa świata i tak dalej, raczej nikt na to nie liczył, nie wierzył, a tak się dla Niba ułożyło, że głównie grał PvP na innych protosów, dokładnie, to był Kespa, Kapi i to było fenomenalne, co wtedy osiągnął Alex. Natomiast, no trochę lat już też minęło, ale myślę, że Nip spokojnie ma nadal jedno z najlepszych PvP na świecie. Wiem też, że trenuje sporo z Geraltem, bo są tacy protosi, którzy lubią PvP. Geralt do nich należy, Nip do nich też podobno należy, też lubi grać długi scenariusz, ale... No nie wiem, takie coś mi powiedział Geralt. Ja nie wiem, czy w to wierzę, że są protosi, którzy lubią grać na innych protosów, ale niech będzie. Dużo trenowali, dużo ćwiczyli, zobaczymy, czy ten late game, czy ta długa gra będzie faktycznie lepsza dla Niba, bo to wbrew pozorom nie jest takie proste. Trzeba mieć bardzo dużo skupienia, uwagi, dokładności i tak dalej, i tak dalej. Z Kreatorem też oczywiście było kilka słów zamienionych, mówię oczywiście o tych wywiadach, no bo sam go tutaj nie przepytywałem, akurat tutaj nie wpadł. Ale Kreator wspominał, że Nip tak jak wygrywa, to raczej jak tak wszystko idzie po jego myśli, a jak coś runie, to już Nip nie jest taki fantastyczny i się po prostu pod własnym ciężarem ugina. Wlatuje pierwsza jednostka, która może zrobić większe obrażenie, jest to oczywiście ta Oracle. Ale na razie bez w zasadzie rezultatu. Nip przechodzi... O! Twilight Council, ale zastanawiające jest to, że mimo wszystko zrobił też drugą Oracle, czyli taka mocniejsza presja i ten pylon, którego wcześniej ukrył Amerykanin, teraz będzie przyzywać adeptki. Dwie Oracle, dwie adeptki. Mocna presja, ale zobaczymy, czy może i tak Koreańczyk się obroni bez żadnego problemu. Trwa przygotowanie. W ogóle gdzie jest ta jedna Oracle? Mój Boże, patrzę na minimapę, ale nie widzę. Chyba, że to są obie, chyba, że coś mi umknęło, ale nie wydaje mi się, żeby... O, dokładnie, okej, ona tutaj była w rogu, ale nie było jej widać na minimapie, może przez te słońce w Walencji. Cztery proby! Całkiem ładna... O, jeszcze będzie więcej! Kreator ucieka, no ale Nip bezbłędnie wyciągnął jeszcze dwie proby. To była dobra presja. Za dwie adeptki, sześć probek, leciutko obite Oracle, no i zużyta energia, ale to było całkiem perspektywiczne. Na pewno lepsze dla gracza czerwonego. Nip musi jeszcze na pewno się mocno postarać, żeby wygrać całe starcie, ale no gra bardzo, bardzo dobrze. Ważne jest, żeby Oracle nie tracić, bo czasami w PvP Koreańczycy i nie tylko lubią zagrać bardzo też prędko Dark Templary przy otwarciu Twilight Council. Nawet jeżeli byłyby te Dark Templary, to gdy mamy dwie Oracle, jest dobrze. O, wow, ja o Dark Templarach, a Nip zaczyna budować Dark Shrine'a. Myślałem, że Kreator może pójdzie w tym kierunku. A to jednak Nip. Także spróbuję zrobić pewien podstęp. Takie niewielkie na razie te zaczepki, wiadomo, bardziej zwiad. No wszystko jest odkryte, dlatego... Ciekawe, czy widział tę pułapkę teraz Feniksem Kreator. W ogóle dziwna pułapka.
jej miejsce raczej, bo jej użycie akurat nie jest może takie zaskakujące, gdy mamy dwie Oracle. Nie widzę, to było ważne, to było mega ważne, że ten pierwszy Feniks halucynowany został stracony przez Stalkery. Ten jednak przeleci i Kreator raczej się dowie o Dark Templarach. To jest duże, to jest bardzo duże. Już się dowiedział, będzie raczej w stanie wybudować obserwatora na czas. Nip mimo wszystko wywiera presję. O, jak ładnie. I tutaj nie trafił Kreator w Asymilator? Co? Jak to się dzieje? Halo, ta proba stoi, no, jak widły w gnoju i... On naprawdę nie zbierał przez jakąś minutę? Możliwe. Tego gazu. No, duży błąd w sumie. Bardzo zaskakujący błąd. Trzecia baza Kreatora zakończona. Może jakoś dogoni ekonomicznie przeciwnika, chociaż to na razie mała różnica w probkach. Dwa Dark Templary, jeden... Myślałem, że pobiegnie do drugiej bazy Niba, znaczy Kreatora, przepraszam. No, ucieka. Jak ładnie zaparkował, nawet nie ruszy się teraz Kreator, blokuje ciałem przeciwnika. Dark Templary mają zaatakować chyba baterię, ale nie poszło. Oba już zniszczone, Stalkerów jest dużo, ale super bateria utrzymuję defensywę Koreańczyka w ryzach. Przez chwilę mi się wydawało, że też zaczął padać. Tego byśmy nie chcieli. Dobra, jest dobrze. Nip wychodzi wspólnie z tymi Oracle. Ciekawe, że razem ze Stalkerami Oracle latają, bo zazwyczaj chcemy nimi atakować jakieś inne lokalizacje, może postawić pułapkę u przeciwnika. Tu też jest pułapka, wow. Ale nie będzie wykorzystywana. Ładny dojazd Niba. Czasami zniszczenie jednego czy dwóch Stalkerów już otwiera nowe możliwości. Oj, teraz też ładnie wyłapał Stalkera. Dobre mikro Niba, lepsze. No i ten jeden z lota nie poszarżuje. Dobra kontrola. 13 probek i 3 Stalkery. Stracone u Koreańczyka. Nip stracił trochę więcej gazu, bo Dark Templary dużo tego surowca kosztują. Kolejne gateway'e grane. Szybsze ulepszenie plus jeden dla Niba. Ale jeszcze nie jest gotowe. Czwarta baza na godzinie 12 też poleci. Tutaj Kreator... W zasadzie Kreator zakłada kolejne bazy w kierunku rywala. A Nip tak jakby trochę uciekał, ale też może nie do końca. No, zbliżają się ku sobie. Daleko do jakiejś bardzo... decydującej wymiany. Chyba zobaczymy po prostu jest to dłuższy scenariusz. Bardzo mnie zastanawia, jak tam Kreator i jego kontrola Disruptorów, bo właśnie tymi jednostkami w 2000, z tego co pamiętam, 15 roku we wrześniu NiP dominował Koreańczyka po Koreańczyku i to na ich własnej ziemi. Wygrał turniej Kespa Cup. Pokazując ten europejski, no i przy okazji amerykański styl też grania PvP, chociaż no NiP tak bardziej grał właśnie po europejsku, Amerykanie to jeszcze jakieś czasami dziwne rzeczy robili. Ale wtedy pokazał, że tutaj lepiej myśli niż Koreańczycy. Troszeczkę. Oracle troszkę obita. Disruptory, jeden, drugi. No chyba zrobią, znaczy coś podobnego, bo to samo to jeszcze nie jest. Kreator ma jednak późniejsze Disruptory. Przechodzi, dobra, jest drugie robo. Myślałem, że z jednego robo będzie jakoś tak dziwnie grać. Czyli w sumie to tak przekonał ich wtedy Nip chyba te parę lat temu, że Disruptory to jest dobry kierunek, ale oczywiście są różne style, gdy gra Protoss na Protossa, ale ten jest najbardziej... No, najczęściej używany i najbardziej się wydaje też uniwersalny. Disruptory, Stalkery, piękna sprawa, o ile mamy oczywiście dobrą kontrolę. Bardzo mi się podoba to, co robi Nip, bo za każdym razem używa Revelation na rywala i po prostu zna jego pozycję przez dłuższą chwilę i może sam dzięki temu wyjdzie, ustawi się tak na mapie, żeby po prostu coś rozwalić rywalowi, gdy ten właśnie nie zajmie odpowiednio dobrego miejsca. Leci strzał Disruptorowy. O, dobrze. No to trafiło w Immortala. Oj, tutaj nie ma baterii. Nip doskakuje. Chyba właśnie zauważył, że tej baterii nie ma. Kolejna kulka niszczy Immortala koreańskiego. Bardzo przyzwoicie wygląda atak Alexa Sunderhaft. Ale nadchodzi Koreańczyk z lewej, z prawej, z góry. Tam jeszcze nawet jakiś Dark Templar jest. Ładna próba otoczenia, ale Stalkery wymykają się blinkiem. No, teleportacja zaraz znowu będzie aktywna, ale fajna próba. No, zacna, przyzwoita. Jak najbardziej. Ucieka Nip do swojej bazy, no i teraz chyba
On będzie zniechęcony trochę po tych wszystkich walkach. O, Krystianer wpadł, siemano. Witamy. Nic się nie stało. Jezu, nie. Siemano, Peacemaker. Witamy, wpadają widzowie. Na baseny i nie tylko. Fajnie, że Krystianer też uznał, że zajrzy. A my czekamy na kolejne akcje Niba i Kreatora. Nic się nie stało, no cóż. Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. O, do Dark Antary są atakowane. To jest cały czas. W sumie nie taka znacząca presja, ale... No, kto wie, kto wie. Może z tego coś dużego się jeszcze urodzi. Podoba mi się, że... A nie, dobra. Już myślałem, że kulka może trafi, że Kreator się zagapi, ale na razie... No, bez dużych błędów. Ani jedna, ani druga strona. I ta przewaga, którą miał na początku gry... To tak naprawdę nic takiego, co teraz ma znaczenie. Jak dochodzi do etapu Disruptoru Stalkerów, w zasadzie powiedziałbym, że czasami jest reset przewagi i nikt nie ma przewagi. O, szybsza kula u Niba. Lepszy był w kulach troszeczkę. No zobaczmy, jak teraz będzie atakować. O, Nexus zniszczony. Kurczę, z jaką łatwością to się stało. 15 probek zniszczonych. Oj, wow, ale teraz odważna decyzja Niba i chyba niewiele stracił. No i rywalowi rozwalił 3 Disruptory, ładne to jest, ale Kreator zachodzi, Nip to widzi, Revelation będzie akcja, tak jest, dojeżdża Koreańczyk, ładnie, wszystkie Disruptory zniszczone, zanim kulka eksplodowała w dużych tarapatach Nib. No ale się wymyka i przy okazji cały czas wymienia z wrogimi Stalkerami, Kreator cały czas łapie go, blokuje ciałem, teleportując się cały czas do rywala. Bardzo ładna akcja, no i teraz panie Kreator, po straconej bazie musi na pewno przynajmniej tutaj rozwalić bazę Niba, tylko czy jest siła? Dark Templary używane przez Niba też tutaj do obrony. Są kulki, ale jak widzimy, bardzo zwinny Kreator unika tego wszystkiego. Piękny wjazd. Ale nie wiem, czy teraz może się tutaj dalej wbijać Kreator. Super, bateria aktywowana, no ale przy tylu zlotach może faktycznie i teraz jakiś doskok albo w pylon, albo nie no, są w sumie dwa... Oj, te kule! A, nie trafił! Nip uskoczył. Teraz leci z kolei kulka Niba. Wiedział, że Stalkery odskoczą, więc skierował ją na Archona. Super bateria. Czy on, tak, on wykrywa teraz obserwera? Chyba chce zniszczyć detekcję Koreańczykowi, żeby Dark Templary go ze spokojem obroniły. To się w miarę udało. I co ciekawe, Kreator nie odbudował tej kolejnej bazy na godzinie trzeciej. No nie wiem. Kreator chyba liczył, że tutaj wygra, a to nie idzie. Kolejne kulki eksplodują, większe zaopatrzenie Niba. Tutaj, o, jeszcze trafiła ta kula, nie uskoczył Nib w porę. Ciężki temat, ale wydaje mi się, że dla Niba to było wystarczająco udane. No, bronienie tej bazy. Jedną stracił, ale drugą ma 77 robotników do 57. No i ma Disruptory, ma naprawdę sensowną kompozycję Amerykanin. Z powrotem zakłada Nexus w okolice godziny pierwszej. Tutaj jest bogaty gaz. Troszkę lepszy od standardowego, ale też szybciej się kończy. Kolejne kule. Ale takie bardziej, żeby przestraszyć, ostraszyć rywala od tej Xel'Nagi. No i czekamy. Nip nie chce na pewno ryzykować, bo lepiej jest pozbierać pewnie trochę więcej kulek. No chyba, że jakieś Dark Templary biegające czy zeloty po mapie. O, Kreator! No w końcu jakaś sensowna decyzja. Wydaje mi się, że to powinien zrobić trochę wcześniej, w trakcie tego ataku na godzinę pierwszą, w trakcie ataku na bazy Niba. Albo jak tracił tę swoją na godzinie trzeciej, no to wtedy taka typowa ekspansja z drugiej strony mapy i to na złotej. Ta złota baza może naprawdę przywrócić gospodarkę Kreatora. A w zasadzie to nawet... No, dać mu prowadzenie w tym aspekcie, ale to nie oznacza, że wygra, bo prawie wszystko zależy od dobrych manewrów wojskiem. Nip tam zaraz też powinien wysłać właśnie jakieś kontrataki, ale obaj zawodnicy nie mają tak dużo funduszy. Revelation jest cały czas bardzo ładnie wykorzystywany, zna pozycję rywala Nib. Oj, tutaj, ale tych Disruptorów na dole to akurat nie widział. Ciekawe, czy w nie wskoczy. O, leci kula! O, Kreator jakby lepiej tą kulką rzucił. O, tu jest kolejna, ale nie, no jakiego szpagata tutaj zrobił Nip tymi Stalkerami. Niby nie taka ogromna rzecz, ale fajnie. Wszystkie 5 w swoim kierunku. No i chyba Nip cieszy się z tego, co tutaj na razie wypracował. Rozstawił obserwera, żeby kontrolować to miejsce. Albo przynajmniej wiedzieć, czy Koreańczyk podchodzi, czy nie podchodzi. No ta kulka to taka, żeby odepchnąć rywala. Tylko ciekawe, jaki ma pomysł, bo wydaje mi się, że już powinien bardziej lewą stroną właśnie atakować. Jakimiś zelotami, może Dark Templarami, może właśnie na ty... Ale pytanie, czy Nip się w ogóle domyśla, że jest złota baza. Może myśli, że jest większe prowadzenie niż... istnieje w rzeczywistości. O, obserwera, ładnie tutaj go wyłapał. Amerykanin. Kolejna kulka. Ten Disruptor od góry nie powinien zachodzić chyba, bo tam nie jest przeładowany. No i kule.
ale tak naprawdę dalej się przesuwa niby. Jakby tak szybko poszedł, jakby tak szybko poszedł na godzinę 6, może by zdążył. Może by siadł, bo teraz atak na zeloty, na Dark Templary. No, pożyjemy, zobaczymy, ale wydaje mi się, że tutaj akurat kreator, no bez Disruptorów tej batalii nie ma prawa wygrać. No i to jest proste, bo teraz kreator, jeżeli chce bronić złotą bazę, to musi iść tak jakby na Disruptora, to zawsze jest praktycznie zły pomysł. No chyba, że mamy niesamowitą kontrolę i po prostu bardzo dobrze wiemy, co robimy. O, kolejna kula, nie, ta nie eksplodowała, fajnie się zachował kreator, no ale w dalszym ciągu... O, tu jeszcze ten, Dark Templary, a tylko Oracle daje detekcję. Ej, chyba jednak kreatorowi jakoś się uda obronić to miejsce. Tam jeszcze od góry coś zachodziło, jeżeli kreator go naprawdę będzie łapał, ten to jest szalony. Ma mniej jednostek, a próbował go tu chyba jakoś łapać. No i kula, ale ona raczej nie trafi, raczej na spokojnie. Gramy dalej. 4 Dark Templary oraz Disruptor. Oj. No, tu, oj, tutaj potężne kule kreatora. Niektóre trafiły znakomicie, ale pytanie, czy ma wystarczająco dużo jednostek. Wydobycie jest atakowane tam od pleców jeszcze. Chyba jakaś kulka miała być. Kreator wskakuje. Tu jeszcze kolejne 2 Disruptory. Nie wszystko na pewno było kontrolowane dobrze. Festiwal błędów, ale zdecydowanie bardziej potyka się Korańczyk. No i NiB pokazuje te setki godzin treningu w PvP. Ten ból i męczarnie. Kolejny strzał kulą. Kreator. O, nie, no tutaj to tak tego nie zrobimy, panie Korańczyk. No, nie, no musi krzyczeć już GG. Nie ma chyba innej możliwości. Świetna kolejna kula NiBa. No i miazgunia. NiB skacze za linię mineralną. No już to na pewno tutaj nie pozbiera kryształów. Zawodnik drużyny NV. Lekko się uśmiecha pod nosem kreator. Ciekawe, czy to już tak trochę z bezradności. Nexus pada. No, kreator ma przewagę lekko w ulepszeniach. Plus 3 kontra plus 2, ale wiadomo, że kulki mogą o wszystkim zadecydować. No i wchodzimy w... Ojojoj, ta kula. Oj, takiej, nie, okej. Tak nie odpalił strzał Korańczyka. Disruptor padł w porę. Nie no, lepszy jest NiB. No widać, że tu nie ma żadnych szans. Także czekamy na GG. Czekamy na poddanie się kreatora. Co, kolejne uderzenia w proby. No, przyznam szczerze, że nie widziałem chyba, żeby ktoś tak długo na tym turnieju w grze zostawał, jak już nie ma szans. No dobra. Może kreator chce jeszcze ochłonąć, bo jest bardzo podobno żywiołowym, nerwowym zawodnikiem. O tym też mówił NiB, że... okej. Może kreator taki jest... nerwany. No i zwycięstwo NiBa. NiBchat, tak, nie? No ładnie zagrał. Mega dobrze. Inicjatywę też miał w zasadzie przez większą część tego pojedynku. Ale to póki co pierwszy punkt, pierwsza mapa. No to jedziemy dalej. Tutaj jak widzicie... Tutaj, chwileczkę, tutaj siedzi Christianer, właśnie, biała koszulka. Ludzie się troszeczkę tutaj będą kąpać, nie tylko. Może Christianer też tutaj coś pokazuje ewentualnie potem, albo powie jakieś ciekawe przemyślenia na temat turnieju. Jak to on powiedział, on tutaj na wakacje przyjechał. Ale turniej też jest ważny. Ile lat ma Christianer? W sumie dokładnie to nie wiem, ale chyba 18. A, dobra, no tak myślałem właśnie. I pół. Za parę lat sobie przestaniesz dodawać te pół. Ej, chce ci się pokastować jedną mapę, załóżmy PvP? Mógł być, dobra, bo to jest, wiesz, solo cast, nie? Nie ma drugiego headsetu. Ja tego ci mówię, nie? Dobra, to możemy to zrobić jak najbardziej. Dobrze, czyli teraz komentuję, tak? Aha. A to można wyłączyć, że ja siebie nie słyszę, czy nie? Aha, dobra. Także witamy wszystkich widzów. Pozdrawiam wszystkich. Lecimy, pierwsza mapa. Nic nie dotykam. To już tak z przyzwyczajenia po prostu. Nie? Tak po prostu dziwnie jakoś. Dobrze. Także mamy standardową gierkę PvP.
nasz ekscytujący matchup, wszyscy go kochamy. No i póki co standardowo. Jest jedna probka, ucieka już. Widzę, że Nip zdecydował się na grę ze Stargate'em. Kreator również. To jest taki standardowy PvP po prostu. O, widzę, że Kreator ukończy swojego Sweeperon. Dobrze. Dobra. Chyba działa. Profesjonalna kasterka weszła tym razem. No dobrze, widzę, że zawodnicy zrobili po zalocie. Atakują tutaj siebie nawzajem. O, probka stracona, to jest akurat duże. Bo na PvP to po prostu każda probka ma znaczenie, także trzeba naprawdę uważać. Muted jestem? Czy nie? Dobra. Czy wszystko słychać? To jest moje pytanie do czata. Chyba słychać, nie? Jest okej, okay, dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Dobrze, także Oracle jest ze strony Niba. Kreator zdecydował się na Feniksy i to jest bardzo, bardzo ryzykowne zagranie ze strony Niba, bo traci tam Oracle. Dokładnie. Dobrze, ten Stalker ucieka i nie da rady. Tak szczerze mówiąc, to Kreator jest do tyłu. Nie wiem dlaczego. Nip ma przewagę w supply'u i to jest przewaga w probkach, przewaga w farmie i bardzo dobra pozycja dla niego. Tylko ma później Nexusa. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to Feniksy są lepsze niż Oracle. Po prostu grając Oracle, to chcemy zabić jak najwięcej probek przeciwnika. Lepszy jest Nip? Nie, Nip nie jest lepszy. W PvP to tak naprawdę zależy. Tak naprawdę od szczęścia też dużo rzeczy ma wpływ. Ale cieszę się w sumie, że nie muszę kastować Phoenix Warsów. Bo to jest tragedia. To jest takie nudne. Jak się gra i ogląda, serio. Czyli widzę, że Nip zdecydował się na granie z Blinkiem. To jest w ogóle ciekawe, że robi Phoenixy i Blinka, tego jeszcze nie widziałem. Ale to jest chyba złe. No bo Feniksy po prostu nasze padną, jeżeli mamy ich mniej. A nie, dobrze, anulował to. Czyli Oracle i Stalkery. Okej. Okay. To jest styl, który ja osobiście sam lubię grać. No dobrze, czyli że widzimy, że gra jest póki co uspokojona. Gra tu również przechodzi w Twilight. Według mnie powinien zrobić szarże i Feniksy. To by było bardzo dobre w tej sytuacji. No i Kreator oczywiście tutaj widzimy, że szuka tej Oracle. Dobra, probki są budowane. No, czekamy teraz na trzecią bazę. O, Oracle to jest znalezione, to jest bardzo dużo teraz. Recall powinien zostać zagrany. Bo teraz traci tam Oracle, widzę, że jedną pomarańczową. No, dokładnie. I to jest bardzo duże. To jest bardzo duże teraz. Bo jedna Oracle nie jest tak groźna jak dwie Oracle. Jeżeli Kreator zdecyduje się na jakiś atak, to może postawić baterię w liniach mineralnych i wszystko będzie w porządku. Jeszcze ładno później trzecie bazy, Kreator już swoją zajął. No póki co gra jest dosyć porównywalna, ale według mnie to Kreator ma większą przewagę właśnie z powodu tych Feniksów. A teraz próbki będą padać cały czas. No, 6 probek to jest już bardzo dużo, 7 probek nawet. Agresywny atak Niba, czy tutaj da radę? Nie ma baterii. No, Nip się przebija powoli. No i właśnie to jest właśnie ta Oracle, to jest właśnie ten problem. Jakbym miał 2 Oracle, to bym mógł tutaj zrobić duży damage. Ale póki co Nip... No. Daje radę. Tylko teraz właśnie przychodzą Feniksy, Stalkery. Musi się recallować. No i też bez gazów gra Nip. Ale wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze, co może zrobić w tej sytuacji. Ciekawe, nie widać nawet Forge'y. W tym matchupie akurat Forge'y mają naprawdę duże znaczenie. Stalkery z tego bardzo dobrze korzystają.
No i baterie też powinny być zagrane w przeciebazie. To jest taki typowy błąd protoski, który sam w sumie popełniam. Nie z lekką przewagą aktualnie. Ten atak z Stalkerami był naprawdę dobry. Tylko powinien tymi Feniksami bardziej harasować, a nie w bazie stać. Ale chyba trochę się boi. No. Nie po agresywnie cały czas. I to mi się podoba, taka agresywna gra na Feniksy, żeby... Po prostu jeżeli gramy agresywnie z Stalkerami, to Feniksy za bardzo nie mogą wychodzić na mapę i to jest bardzo dobre. Bo nie tracimy probek. O, agresywny blink Gniba. I to jest właśnie brak baterii. Brak baterii właśnie to jest. Nie może dobrze zawalczyć kreator w tej sytuacji. Super bateria powinna zostać zaraz użyta. Centry stracona. Kreator w tarapatach. Dokładnie, jest super bateria. Kreator powinien jakiś kontratak teraz wykonać. O, dokładnie. A nie, to są zaloty, nie adeptki. Sorry. Jakieś dwie adeptki w linii mineralną Niba powinno zostać zagrane. Bo teraz tak naprawdę Nib może sobie atakować bezkarnie. Zabijać jakieś jednostki za darmo. To jest naprawdę dobra sytuacja dla niego. Powinien jeszcze według mnie zająć czwartą bazę. Bo dla Niba nie ma tak naprawdę już żadnego zagrożenia. A teraz agresywnie kreator. Ale mimo wszystko gra jest dosyć wyrównana. Dokładnie, jest czwarta baza. A nawet gazy zajął. Ciekawe mnie w sumie, czy w Archony przejdzie, czy nie. Bo możemy zagrać tak naprawdę dwa style gry, czyli gramy zaloty Archony, Stalkery, albo po prostu tylko Stalkery i Disruptory. Czemu nikt nie fokusuje Feniksów? No bo Feniksy nie są takie groźne. Lepiej jest zabijać Stalkery. Szarży chyba jeszcze nie ma, tak. Kreator ma szarże, czy nie? Powinien już chyba mieć. No i dokładnie, to jest właśnie styl z Archonami, czyli to jest taki styl, powiedzmy, bardziej prostszy. Tylko jak już są Disruptory, to jest to bardziej skomplikowane, bo Archony są bardzo słabe na Disruptory. Jeszcze żaden z graczy nie zdecydował się na postawienie Dark Shrine'a. Dark Shrine jest według mnie chyba lepszy w niektórych sytuacjach. Wtedy, kiedy przeciwnicy nie mają kanona w liniach mineralnych. Jak i NiP na przykład nie ma. A z tego co widzę, tutaj nie brakuje właśnie kanonów jakichś. No i kreator bez Archonów. Bez Archonów ten atak jest trochę słaby. No i konfrontacja, NiP podchodzi i chyba się zdecyduje jednak zaatakować. Zwiększyliśmy tu kreatora, ale gorsze ulepszenia. Jest Warpin. Zabija tego Prisma? O, kreator walczy połową armii, to się nie może udać. Baterii też brakuje. No, z tego co widzę, bitwa dosyć zacielna. Zacięta, sorry. No i wygrywa niebieski Protoss. Kreator, GG. Ja nie wiem, co się działo w tej grze. Szczerze mówiąc. Ale naprawdę dobry atak. Myślałem, że jednak te Oracle to jest dobrym pomysłem, aczkolwiek no chyba jednak był. Ale bardzo interesujące zagrać Feniksy na Oracle. Oracle nic nie zrobiły i jeszcze wygrał. Ten atak z Stalkerami był bardzo dobry. No 1-1 póki co. Mówiłeś coś już dziś, Krystianer? No już właśnie zaczynam. Dziękuję bardzo za przypomnienie. Ja nie umiem tego, to Indie robi. No, pozdrawiam wszystkich widzów. Nie wiem, czy kasterka wam się podoba, ale mam nadzieję, że nie ma tragedii. Ale tak szczerze mówiąc, tak za bardzo nie ogarniałem, co się dzieje w tej grze. Ja sam PvP nie ogarniam. Ja po prostu staram się zrobić jakiś atak i mam nadzieję, że to się uda. Jak ja grałem na Dreamhacku te PvP, to w ogóle tylko Protossów dostawałem. No, to było piękne. To było piękne, naprawdę. Przychodzisz na Dreamhacka, 4 Protossów w grupie. Kolejny group stage znowu. Sami Protossi.
Później jeszcze Geralt to dostałem, to już w ogóle było jeden wielki śmiech. Tak, kocham te wasze memy. Jak kto zrobi najlepszego mema, dostanie nagrodę ode mnie. Także możecie się postarać. Dobrze, że dzisiaj nie postawiło PvP na Zerga. Ale też tak uważam. Ale szczerze mówiąc, mi tak aktualnie na żadną rasę za dobrze nie idzie, bo te mapy są jakieś dziwne. Ja w ogóle nawet na tych mapach nie trenowałem. I tak mogę wam powiedzieć szczerze, że One Get Expand jest mega głupi w PvP. Wygrywa ten, kto zagra bardziej greedy lub zagra all-in'a po prostu. I to jest takie mało skillowe według mnie. O, siema Baltar, pozdrawiam. Mam jeszcze zadanie dla ciebie do wykonania, ale tu później to wykonam. Póki co kastujemy. O dobra, to jest Nip. To jest nasz zawodnik. Sorry. Krystianer, wskakuj do basenu. Jeszcze się wskoczy. Spokojnie, będzie czas. A to jest kreator chyba. No, dokładnie. O, to jest jakaś kostka nawet. Fajna, podoba mi się. Dobrze. Dobra, jaka to jest mapa, bo ja nawet nie znam nazw tych map. W ogóle opowiem wam śmieszną historię w tej, no powiedzmy jeszcze na początku tego meczu. Przyjechałem na Dreamhacka we wtorek. No i w piątek miałem mecz, tak? Tu sobie stwierdziłem, że pójdę na plażę. No i wiecie, poopalałem się trochę, popływałem. Cieplutko było, fajnie było. No i po pewnym czasie wszystko zaczęło mnie piec, wszystko mnie bolało. I okazało się, że jestem poparzony cały. Znaczy cały, no... Tak w 50%. I okazało się, że nie mogę założyć butów. Poszedłem na Dreamhacka w klapkach hotelowych. I grałem w tych klapkach, dokładnie teraz mam je na sobie. Wszyscy po prostu, no, pękali ze śmiechu. Ja sobie idę pro gamer w klapeczkach hotelowych, nie? Jeszcze z grupy wychodziłem, to dopiero było. Ale z tego co wiem, klapki dodają skilla. Także jak gracie turniej StarCraftowy, załóżcie klapki hotelowe. Nie, to nie są klapki z Biedry. To są klapki z Lidla akurat. Ale naprawdę polecam, wygodne są. Jak macie poparzone nogi, to klapki hotelowe są naprawdę super. Dobra, co tutaj w grze się teraz dzieje? Stalkery są grane, jakiś Stargate. O, Stargate po stronie Niba, to jest akurat bardzo dobre. Według mnie osoby, które grają Stargate i Oracle, mają przewagę nad zawodnikami, którzy tego Stargate'a nie posiadają. Ponieważ my musimy zawsze zostawić 2-3 Stalkery w naszych liniach mineralnych, żeby je zabezpieczyć. Czyli mamy po prostu już mniej jednostek podczas bitwy, na przykład. Lub podczas na przykład obrony trzeciej bazy. Oracle jest grana. I push ze strony kreatora. A powinien się już chyba wycofać. Z tego co widzę, to kreator gra bez Stargate'a. Teraz toalet powinien być grany. Kreator ma też więcej probek, to jest bardzo interesujące. Phoenix robi? Nie rozumiem za bardzo tej decyzji. Phoenix jest teraz bezużyteczny, powinien już postawić od razu Twilight. Dobrze. Jest Oracle, wlatuje, zabije jedną probkę. Tak, dało się. Tutaj jest bateryjka, także już nie można nic zrobić. A kogo my tutaj mamy? Krystianer, gracz komputerowy. No i teraz czekamy na jakiś ruch od graczy naszych. Trzecia baza powinna być grana. Bo według mnie NiP i Kreator to są tacy zawodnicy, którzy bardziej makro grają. (Grym)
Toczeman, pozdrawiam. Dokładnie to prawda. No za bardzo nie rozumiem tego Feniksa. Feniks jest trochę problematyczny, bo opóźnia nam Twilight. I też przez to mamy jednego Stalkera mniej. Trzecia baza jest grana ze strony Niba. To jest akurat bardzo dobre. Według mnie im szybciej zagramy trzecią bazę w PvP, tym lepiej. Bo mamy dzięki temu lepsze eko, czyli więcej armii. A dzięki baterii naprawdę możemy się fajnie bronić. I też należy pamiętać o tym, żeby robo szybko zagrać. A póki co to są jeszcze takie leciutkie ataki i czekamy na jakieś rozwinięcie konkretne. No dokładnie, NiP ma szybciej trzecią bazę. Czyli NiP ma już przewagę. Trzeci gaz został zagrany. On pije drinki, a młodzi robią? Dokładnie tak jest. Zostałem wzięty, żeby zastąpić Indiego. Wykonuję za niego robotę. Dobrze. Pusz ze strony kreatora. Łapka zagrana. Bardzo mi się podoba to, co robi kreator. Czyli właśnie atak, agresywnie gramy. Jeszcze jakby jakieś adeptki zagrał do naturala, to by było już w ogóle fantastycznie. No ale tutaj nic nie osiągnie, nie ma szans. Właśnie taki atak w jedno miejsce jest taki mało sensowny. O, ale się wbił, ale się wbił. No ale walka przy super baterii też nie jest jakaś super dobra dla nas. Wychodzi drugi Immortal i tak szczerze mówiąc to nie było jakieś dobre dla kreatora. Zawsze kiedy atakujemy na wysokim poziomie chcemy zaatakować w dwa miejsca. Bo w jednym miejscu jest za łatwo się obronić. Ale mimo wszystko jest porównywalnie. NiP z lekką przewagą. Właśnie przez tą trzecią bazę. Trzecią bazę trzeba grać jak najszybciej. Także jak ktoś uczy się grać Protossem, to pamiętajcie, żeby robić trzecią bazę jak najszybciej. Tylko jak przegracie na jakieś all-iny z jednej bazy, to później nie mówcie, że to ja. Poczy został zagrany. Troszeczkę później. No kreator ma wszystko później, właśnie przez tą ekonomię. Kate też później, no. Ja, jak grałem na tym turnieju, to sam osobiście wygrałem z kreatorem, więc znam jego słabości. Znaczy tak naprawdę tak, to nie znam, ale tak udaję, bo z nim wygrałem. I wcale nie wygrałem Oliny. Wygrałem 40-minutowe kulki. Opa. Dokładnie, jestem makroplayerem. Nigdy w życiu nie solinowałem nikogo. Czwarta baza ze strony kreatora. Nie póki co tylko na trzech. Dobrze. O, kanon został zagrany ze strony kreatora, to jest bardzo dobre. Jak gramy tego kanona, to głównie gramy grę tylko w naturalu na początku. Bo wtedy Dark Templary nie mogą przejść po prostu do maina i w naturalu jest ten kanon, czyli jest ok. A z reguły w trzeciej bazie jest ten obserwer. I też staramy się nie tracić tych obserwerów, bo są dosyć drogie, jeżeli chodzi o gaz, a gaz potrzebujemy na Archony lub Disruptory. Nie wiem co gorsze, TVT czy PvP? Generalnie to nie robię ani jednego, ani drugiego. Tak, tak, ale chyba z Divizji jest najlepsze, bo jest najkrótsze. Najbardziej overrated player tego turnieju to... Ja nie wiem, Aristori dobrze grał, ale go solinowali biedaczka i nie dał rady. A naprawdę dobrze grał. Tylko go olinowali. Nie też olinowali. Ja też olinowałem. W ogóle ten turniej to jest festiwal olinów, nie? O dobra, ale co tu się dzieje? Jakiś atak tutaj w ogóle został zagrany. O, base trade'a mamy, co się dzieje? To ma przewagę, NiP chyba. W takiej sytuacji chcemy zabić jak najszybciej probki przeciwnika i produkcję. I w tym samym czasie odbudowujemy nasze Nexusy po drugiej stronie mapy. Ale póki co wszystko dobrze dla Niba się prezentuje. Tylko Kratu musi swoją jeszcze nadwyżkę jak najszybciej spalić. Znaczy teraz jest porówno. Lekkie wskazanie na Niba. I te kanony. Te kanony są akurat bardzo ważne, bo w takim scenariuszu każda jednostka jest na wagę złota.
takiej sytuacji chcemy zabić jak najszybciej probki i te pylony. Czyli właśnie produkcję. A pylony, dlaczego zabijemy pylony? Bo żeby przeciwnik miał po prostu supply bloka i nie miał gdzie postawić budynków. A probki, żeby nie mógł się odbudować. Tylko baterii tutaj jeszcze brakuje. Jakiś recall może? W takiej sytuacji dobrze byłoby warpować stalkery i kajtować jednostki przeciwnika. Ale gra jest naprawdę szalona. Ja tu już bym dostał takiego stresa w takiej grze, że już... Naprawdę. Bym nie wiedział, co się dzieje. Nie, żebym teraz wiedział, ale... Ja to po prostu bym teraz zrobił atak i zobaczył, czy wygram. A oni tutaj się boją. Trzeba na gołe klaty atakować, a nie... Jakieś podchody. Ten Nexus kreatora jest teraz na środku mapy mniej więcej. Bardzo interesujący. Ale według mnie powinien mimo wszystko postawić go na... w linii mineralnej, żeby zbierać jednak trochę, bo Nip może już zbierać, a on nie może. Czyli tak naprawdę korzyść gra na jego niekorzyść. No, kreator musi atakować. Im szybciej, tym lepiej. Bo teraz nie będzie formował defensywę i będzie już źle. A później jeszcze gorzej, dokładnie tak. Ma więcej stalkerów, czyli może teoretycznie kajtować jednostki przeciwnika. Te ataki teraz, to jest bez sensu, to jest bez sensu, to jest w ogóle... To jest tragedia, to jest Krystianer, kurde, jakieś mikro, nie? Ja też takie rzeczy robię, ale ja to. Powinien teraz kajtować te jednostki. Dokładnie, to jest dobre. Tylko teraz Feniksa powinien zabić. W takim scenariuszu trzeba zabić Feniksa, bo będzie podnosił stalkery. Stalkery są dosyć mobilne, czyli możemy zabijać jednostki za darmo. I właśnie przez to, że kreator postawił ten Nexus, zobaczcie sobie na minimapę, jak on zbiera tymi probkami. Ogarniacie to? Kompletnie tego nie rozumiem. No, wiem, że tego nie ogarniacie. Ja też tego nie ogarniam. Ale no, bez sensu chyba to jest. To daleko zbierają te proby. A teraz kreator, żeby wygrać, to już by musiał, nie wiem, zrobić jakiś skok na główkę tutaj. No musi jakoś podzielić armię Niba i ją zaatakować, inaczej nie da rady tego zrobić. Jest wejście! No i kto tutaj wygrywa? No Nib wygrywa. To trzeba było od razu atakować kreator, a nie tam się pieścić z jakimiś zalotami. No, dobrze było, ale się skończyło. No, dokładnie. Zmieniamy scenę, czy nie zmieniamy? Czy została zmieniona? Bo tu jest tyle ekranów, że ja nie wiem, co się dzieje. O, dobrze, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A to jest moje? Ja się ubijam? Dlaczego? Aha. Dobrze, teraz leci kolejka cała. Tylko jak mam to wypić, żeby nie uszkodzić tego? Dziękuję, wyzerowane. Teraz lecą donaty. O nie, coś zepsułem. Zobacz, jeszcze scena. Jeszcze scena. Dobra. Ale tak, bo tu jest OBS. Jezu, ile tutaj jest monitorów? 20 monitorów w jednym ekranie. Ja mam tylko jeden. Ja mam tylko jeden i nie ogarniam, co się dzieje. A Igor ma tutaj 10 monitorów, nie? Ja nawet nie pytam, do czego to służy, nie? Ja sobie tylko siedzę. Dobrze, jest Starbreaker Call zagrany. O, Nexus został zagrany ze strony kreatora. To jest bardzo interesujące. Ciekaw jestem, jak postara się to ukarać. W takiej sytuacji powinien zostać zagrany drugi pylon w naturalu ze strony kreatora. Można jeszcze polać trochę? Dziękuję. Ja jeszcze jestem amatorem, ale tutaj właśnie trenuję jeszcze, żeby zostać w końcu profesjonalistą. Pozdrawiam w Dodge, man, naprawdę. Dobrze, tutaj jest grany stalkery ze strony Niba.
Tak? Czy kreator... A nie, nie, sorry, niba, dobra. Ja nie ogarniam, czy kreator jest czerwony, czy niebieski. Oni się chyba zmieniają kolorami. Dobra, Warpgate chyba powinien zostać zagrany. W ogóle wiecie, co jest śmieszne? Na pierwszej mapie, jak grałem na PT Drogo na Dreamhacku, zapomniałem postawić Cybera i koleś nie wiedział, co się dzieje. I jeszcze na tą mapę wygrałem. Postawiłem Cybera w drugiej minucie. A nie, wtedy przegrałem chyba. Dobra, nieważne. Ale generalnie zapomniałem Cybera. Na Dreamhacku. Przygotowujesz się na Dreamhacka przez 3 miesiące, po czym zapominasz zrobić Cybera w PvP. Ale chyba kreator jest w lepszej pozycji, bo ma szybciej tego Nexusa. Generalnie im szybciej zrobicie Nexusa, to macie większą przewagę. Także róbcie Nexusy jak najszybciej i jak najwięcej. Ja na przykład nie robiłem szybko Nexusów i przegrałem. A kreator robi Nexusy i wygrywa. Tylko wtedy musicie jeszcze powiedzieć przeciwnikowi, żeby was szybko nie atakował. No polali mi to? To jest to? Ale nie, dobra, to za donate będzie. To sorry, jednak nie. Dobra. Jakieś ataki tutaj są grane. Jest Oracle zrobiona. Wszystko jest w porządku. A nie, kreator jednak przegrywa. Przepraszam, kreator przegrywa jednak. To jednak NiP wygrywa. A no tak, zgadza się. To jednak NiP robi Nexusy i wygrywa. Dobra, został zagrany Phoenix ze strony Oracle. Nie. Ze strony Niba. O, Wojek 23, nie, Wojek, dziękuję za 23 zł 45 groszy. Pozdrawiam, co tutaj zostało napisane? Polać i założyć flaminga, tak na wszelki wypadek. Dokładnie zostanie założone, tak. I trenują, dziękuję też za bardzo za suba. Widzę, że kasterka wskoczyła na bardzo wysoki poziom. Kreator 39 probek, NiP do 33, kreator z lekką przewagą. I co ciekawe, gra z tyłu tego Nexusa. Jak ja gram na kreatora, to nie grał tak szybko Nexusów. Dlatego wtedy wygrałem. No właśnie, z reguły Oracle to tak... są dobre, ale to trzeba tym Oraclami zrobić dobry damage, tak? Teraz ta Oracle powinna się wycofać, dokładnie tak. Bardzo dobry, bardzo dobra zagrywka. Zabijamy dwie probki, wycofujemy się, robimy scout, to jest wszystko okej. Okay. O, Aristory, pozdrawiam serdecznie. Jesteś dalej w tym basenie, czy już nie? Skocz do basenu, co? Na bombę. Dostaniesz donate'a. Tam. Znaczy, jak ludzie dadzą donate'a, nie? Ale ode mnie też dostaniesz. Tylko na bombę! Na bombę, patrz, pokażę ci. Tak, o, łapiesz tak nogi i na bombę tutaj. To czekajcie, włącz Igor ten. O, wskoczył, czekajcie, jeszcze raz musisz skoczyć. Jeszcze raz musisz skoczyć. Igor będzie skakał... A czy nie Igor, Aristori. Jaką ma na imię? Tomak chyba. Nie, Tomasz ma na imię. Sorry. Jeszcze raz, czekajcie, odsunę się. Czekajcie, odsunę się. Jeszcze raz, dawaj. Poleciał! Ale to było dobre! Ale to było dobre. Dziękuję bardzo. Dobra robota. Dobrze. Kreator tutaj widzę, że Feniksami lata, atakuje. Co tutaj jest grane teraz? Dlaczego on recalluje Feniksy w rogu mapy? Nie rozumiem tego za bardzo, ale dobra. Widać, że kolejny amator tutaj gra. Dobrze. Widzę, że NiP znowu robi jakiś atak ze stalkerów. Dobrze. No i generalnie atak jest bez sensu, bo... Chociaż nie, on wygrywa tym atakiem, to jest chyba ma sens jednak. Ale jednak nie jest słaby ten atak. Po prostu nie chcemy atakować w takiej sytuacji, ponieważ przeciwnik ma baterię i za bardzo może te 3 basy zabezpieczyć, tak? Zabił tylko 6 probek i stracił całą armię, czyli no, kreator wyrównuje. Czyli zrobił Nexusy i wygrał, czyli jednak miałem rację. Kto zrobi szybciej Nexusa, wygrywa. No i ten gej tak zagrany na twarzy trochę. Dobrze. Tutaj zostały zagrane. Asymilatory. Znaczy nie,
Kropki do SM, które zostały wysłane, sorry. No i czwarta baza powinna zostać zagrana. Ale widać, że zawodnicy się boją stawiać tych Nexusów. Ja to bym od razu postawił. Ja się nie patyczkuję w PvP. Leci Nexus i później leci Olin. W ogóle wiecie, że na jednym meczu chyba to było na... Jaką to było? Na PT Droga czy czegoś innego. Zagrałem Nexusa i anulowałem tego Nexusa. Nie? I przez to przegrałem. Anulowałem Nexusa przez przypadek. Takich błędów nie popełniajcie. Dobra. No kreator ma przewagę, czyli powinieneś atakować. Ma lepszy upgrade, lepiej więcej armii, czyli... Generalnie im dłużej ta gra dla niego, tym lepiej. Tylko brakuje tutaj jakichś Dark Shine'ów czy coś. Znaczy Dark Templarów chyba. O nie! Aristory musi jeszcze raz skoczyć. Aristory! Gdzie on jest? A go nie ma. Dobra, nieważne, to później skoczy. Netrunner 80-20-77 zarowanie. No, będzie zarowanie, ale to chyba inny donate poleciał. Czy to był ten sam? Czy on już był? To był ten donate już? Nie wiem nawet. Dobra, nieważne. Dobra, jest czwarta baza. Immortal został zagrany. I jest atak. Fenix tutaj ładnie propki zabijają. Dobrze. No i Fenix sobie wracają. Kreator widzę, że decyduje się na jakiś bardziej agresywny atak. Za ile jest skok do wody Indiego, trzymającego dziewczyny z jednej i drugiej strony? 500. Za 500 to będzie, gwarantuję. O nie, tu jest jakaś walka. Kreator chyba wygrywa. Dobrze, kreator się wycofuje. O kurde, z tego co widzę będzie 2-2. To jest. No dobrze, czyli że... Widzę, że zawodnicy nie chcą grać z Raptor Warsów. A ja bym sobie pokastował taki mecz kulek, jest bardzo interesujący. No i 2-2. O jaki kreator się ucieszył. Się ucieszył, niczym ja. Bo nie po zmęczeniu Goblina, sorry. Ja też tak wyskoczyłem. Tylko jeszcze bardziej. Słuchawki się wtedy zepsuły, ale je naprawiłem. Pozdrawiam dla tych, co oglądali. No. Także mamy 2-2, panowie. O, dokładnie, to jest ten klip, dokładnie. Dobrze. Także teraz może polecieć kolejkę, jak ktoś by chciał. Kamerkę włączcie. Krystian, często męczysz Goblina? Cały czas męczę go, jak gramy. Ja dam 500 zł donata, żeby cię zobaczyć o 21 dzisiaj. Dobrze, dobrze, będę. Będę. Nigdzie się nie wybieram. Mamy imprezę. Dobrze. O Jezu, ile ja mam widzów? 1000 widzów mam, co jest? Nie ma to jak grać i mieć 50 widzów, a tutaj jest 1000, nie? Cóż za zaszczyt. Dobra, to już mogę pić tą kolejkę, czy jeszcze nie? To bym się w sumie napił. Chce mi się pić. Ej, dobra. Co to jest to? O, sorry, wylałem. Oha. Co to jest to? To jest woda? Ale nie chciałem wody. Ja chcę coś mocniejszego. Donate tak ktoś wysłał chyba. Weź zobacz, Igor. A, Netrunner 80, 20 zł. To jest, ten donate już był, czy on dopiero tutaj się pojawił? Czy już tutaj był? Dobra, dawajcie, bo koleś wysłał donate'a. Szybciej, bo tutaj przerwa jest. To szybko, bo mapa ale jest, szybko! Szybko tam! Zaraz spokojnie wrócimy do picia, tylko musimy jeszcze tutaj przestawić zawodników.
Także tutaj jest NiP. Dobra, scena została zmieniona, czy nie? Chyba nie, bo jesteśmy jeszcze na tym. O dobra, to jest NiP, ten koleś. Z super fryzurą. A tutaj jest Kratos z jeszcze lepszą fryzurą. O, sorry, że muszę krzyczeć, przepraszam. Ja jestem przyzwyczajony, bo jak ja u siebie na streamach, to ja mam cichy mikrofon, nie? To muszę krzyczeć. Ale dobrze. Na spokojnie. Póki co jest 2-2. Dobrze. Ale muzyka wleciała. Dobrze, lecimy. Kreator na Niba. O, dziękuję! Pijemy. Proszę przełączyć, albo dobra, po meczu, albo dobra, teraz, bo chcemy się pić. Tylko, żebym nie wylał. Teraz to się pije? To się pije na raz. A co to jest to? To czarne. Coś mi dali, nie wiem co mi dają, ale jest dobre. Dobra. O, propka została zabita chyba. Coś zniknęło w każdym razie. Ja już nie wiem, czy mi się przewidziało, czy to naprawdę zginęło. Ale dobra, Cyber jest zrobiony, zaloty zostały zagrane. Nexusy po jednej i drugiej stronie. Co? Arystory nas wita serdecznie, także też wystamy go serdecznie. Krystianem, możesz nam powiedzieć, kto według ciebie wygra ten mecz? Ja obstawiam, że Protoss, bo najmocniejsza rasa. Nie, no mi się wydaje, że raczej NiP powinien wygrać, tak szczerze mówiąc. Bo on gra szybciej Nexusy. Krystianer, idź do cienia, bo masz objawy udaru? Ja mam się bardzo dobrze, kolego. Muszę się napić, to będzie wszystko dobrze. No. Został zagrany Nexus kolejny. Dziękujemy bardzo. Jak mogę wysłać dotację? PayPal lub Skrill? Na jaką chcesz? PayPal czy Skrill chcesz dostać donata? On chce na PayPala dostać donata. Znaczy Indie. Krystianer, masz sześciopak? O, brzuch to mogę pokazać. Ale za dobrego donata. Za dobrego donata pokażę brzuch. Naprawdę. I jeszcze mają opaleniznę przy okazji. O dobra, koleś się pyta o link do PayPala, czy tam z tego. Pod streamem masz chyba. Wykrzyknik donate, dokładnie. Ojciec? O, dziękuję za to, za 10 zł. Dziękuję, ja tutaj wcale nie piję. Tutaj tylko komentuję, tato. Dziękuję. Dobrze. Dobrze. Target został zagrany. Co ciekawe, teraz zmieniły się troszeczkę te strony. Że jednak Kreator gra to Oracle. A nie, NiP też zrobił Oracle. Aha, dobra. Phoenix też został zagrany. Dobrze. Twilight został zrobiony. Czyli dalej nie mamy Phoenix Warriorsów. Jest 2-2. Bardzo zacięty mecz. Naprawdę. NiP z przewagą 8 robotników. A nie, 10 już. O, widzę, że tutaj jakiś klip został. Proszę nie wysyłać klipów ze mną. No. Dobra, Kreator tutaj wchodzi i robi wielki atak oraklami. I Oracle to jest bardzo, bardzo potężne, to naprawdę jest mega dobre. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i znowu propa zginęła. I Kreator jest w fantastycznej pozycji aktualnie. Bardzo dobrze, 14 probek. No, tego to już by MaxPax nie wygrał.
No dużo stracił tych probek, faktycznie. No dwóch, nie? Tylko teraz nie ma detekcji na Dark Templary. Chyba, że jest nadzieja, że ich nie zrobi. Dobrze. Tylko teraz kreator będzie się odbijał. A nie, to jest Nib! Jezu, to jest Nib! Boże. Oni tak podobnie wyglądają. Dobra. Kto jest najlepszym procentem w EU? Has! Dobrze. O kurde, znowu 11 probek padło. Jezus, jak to szybko ginie. Nip ma przewagę teraz. 10 probek różnicy. Kratos zrobił szybciej Nexus. Znowu. Także jest naprawdę bardzo dobra sytuacja dla niego. Jeszcze mu zablokował, o Jezus, jak mu zablokował. Ja to bym jeszcze Dark Templary zrobił. Bo nie ma detekcji jeden ani drugi. Ja na przykład, to bym zrobił Dark Templary, już bym wygrał, nie? Dobra. Znaczy no, że tak samo wyglądają, to mi chodziło, że rasa, a nie że z wyglądu, nie? Chyba. Jakoś w tym stylu. Nieważne. Dobrze, została zagrana trzecia baza ze strony kreatora. Nip póki co bez tej trzeciej bazy. Bardzo bezpiecznie gra. Dokładnie. Tutaj są Feniksy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Feniksów. No Nip się boi harasować tymi Feniksami. Powinien zrobić szarże i zaloty. W takiej sytuacji, kiedy mamy Feniksy i zaloty, to Stalkery bardzo szybko padają. Naprawdę. Polecam wszystkim. Tylko nie grajcie robo, bo to wam opóźnia zaloty. A im więcej zalotów, tym lepiej. Tak? Tylko jak zginiecie na Dark Templary, to nie ja. Dobrze. Bateria ze strony kreatora została zagrana. Feniksy odpędzone. No i kreator ma naprawdę dobrą pozycję. Był w złej sytuacji, a teraz jest w dobrej. Dobrze. Są stalkery. Biegają tutaj. Znaczy chodzą chyba. W każdym razie... O! Ulepszenie do Feniksów, to jest bardzo ciekawe. Graba 1337, dziękuję za follow. Dziękujemy bardzo. Feniksy są grane cały czas. Znaczy nie, Obserwer jest grany. Jakie Feniksy? Feniksy i zaloty są grane, znaczy zaloty tylko. W takiej sytuacji proponowałbym zagranie Archonów. Mamy Feniksy, żeby podnosić Disruptory, więc to nie jest problem. Czekamy na komentarz Geralta. Nie jestem pewien, czy Geralt przyjdzie. Aczkolwiek mogę dopytać, czy ktoś wie? No miał być, ale nie wiem, czy przyjdzie. Jak ktoś, to nie przeze mnie. Ja tylko grałem Dreamhacka, jakby co. Ja spełniałem marzenia. Nie możemy się bać naszych marzeń, nie? No. W każdym razie... Archony robione, zaloty robione. Zaraz będzie jakiś kolejny push. Tak, laser też ma być. Też ma być, naprawdę. Tylko troszeczkę później. Ja nie wiem, czy ja będę wtedy kontaktował jeszcze, ale no. Ale ma być. Kreator zagrał Stalkery. Czemu nie spełniałeś marzeń na speciale, a nie da się spełniać marzeń PvP? No, zagrał mi Olina z SCV-kami, maruderami, miny. Nic się nie dało zrobić, zaloty są za słabe. Zaloty są za słabe po prostu. Kto komentuje? Gracz komputerowy. O, dobra, widzę, że mamy Disruptory grane, czyli... Mamy to! Ekscytująca bitwa kulek przez pół godziny. Czwarte bazy zostały zagrane. A nie, Nip nie ma czwartej bazy. Dlaczego nie ma czwartej bazy? Czemu nie robisz Nexusów, Nip? Chcesz przegrać?
Ładne feedbacki, to było bardzo dobre. O, wujek Baltar! Dziękujemy za donata, 50 zł. Pozdrawiamy. Dziękujemy, będzie pite. Dobrze. Kolosy są grane. No, bardzo dobrze idzie chyba. Tom jednostki jest jako... Jest bardzo dobrze. Naprawdę. Nexus to najmocniejsza jednostka Protossa? Nie, po prostu dzięki temu mamy więcej jednostek tych. Jednostek mamy więcej dzięki temu. Aha, on robi kolosy. Kurde. A nie Disruptory? Szczerze mówiąc, Disruptorów bym się bardziej spodziewał. Ale w sumie w takiej sytuacji to może być dobry pomysł, bo mamy Phoenixy jako kontra na Disruptory, tak? Czemu nikt nie idzie w kariery? Bo to jest jeszcze za wcześnie. W kariery idziemy wtedy, kiedy mamy już pełny limit, tak mniej więcej. I mamy już Disruptory, żeby je zabezpieczyć. Piąta baza ze strony Kreatora. No. Krystaler dzisiaj to będzie pod Nexusem spał pewnie. Jeszcze nie wiem, gdzie będę spał. Ale chyba tutaj. Kappa. No. Dobra, kto tutaj ma teraz więcej zalotów? A nie, to jest Cleanfield, to nie mogę klikać, zapomniałem. Są zagrane kolosy, są archony, są zaloty, immortale. Bardzo dobrze. I Nip ma naprawdę silną armię. I to jest właśnie problem, posiadamy właśnie te zaloty i one tak naprawdę tak szybko znikają, że jakby nie odczuwamy tego. Kreator ma naprawdę słabą pozycję. Technologicznie Nip ma lepszą armię. Ta konfrontacja była kompletnie bez sensu. W takiej sytuacji potrzebujemy Disruptory. Disruptory wyjaśniają immortale, kolosy, archony, wszystko. Tylko problem jest taki, że Feniksy będą je podnosić. Tak, Kreatora jest już bardzo zła sytuacja. Czy to ćwierćfinał? A to nie jest półfinał? To jest półfinał już, czy to który to jest? A, dobra, to jest ćwierćfinał, dobra. Także ćwierćfinał będzie grać na kogoś tam chyba, Reynora czy Maru? A nie, dobra, to będzie kolejne, dobra, nieważne. Także tutaj jest atak ze strony Niba. Leci atak. Jest Disruptor. Leci Nib po zwycięstwo. Kreator już wie, że za bardzo nic nie może zrobić na tą armię. Robi ostateczny atak nadziei, który się prawdopodobnie nie uda. Robi okrążenie. Okrążenie to jest największa szansa, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Ale piękny Disruptor poleciał, okrążenie, 360 leci. No i atak wielki leci i co tutaj się wydarzy? Widzę, że chyba Kreator wygrywa? Jak on tutaj wygrywa? Jak? Kreator ma większy limit, co jest? Jak on krzyczy? Patrzcie na jego kamerkę! Co on robi? Co on robi, kurde, jakby nie wiem. Jakby zdał egzamin z matematyki na dwójkę. Niczym ja. Ale dobra. Leci atak, ale chyba jeszcze nie wygrał. Jeszcze się nie może cieszyć, jeszcze nie wygrał. Jeszcze jednak zostało to ostatnie zadanie do wykonania. Atakuj w dwa miejsca, Kreator. Nie możesz tak atakować. To może cię kosztować grę. Ale piękna kulka poleciała. To było przepiękne. Kreator jest, jednak wygrywa. Kulka mocna poleciała w jego stronę, ale się nie przejmuje, bierze wszystko na klatę. Nie boi się niczego. Jest niczym nieustraszony wojownik. Patrzcie na jego kamerkę, patrzcie co on robi. Ale się cieszy. Dał radę. Jednak wygrał. Dał radę, zdał ten egzamin z matematyki na dwójkę. I chyba jeszcze z polskiego też zdał. Jednak dał radę. Profesjonalista. Jednak pójdzie na te studia. Jest się z czego cieszyć. Jest finał, znaczy półfinał. Chyba. Naprawdę dobrze zagrał. Nie wiedziałem, co się dzieje w tej grze. Ale zrobił archony i zaloty i wygrał. Jednak Nexusy dały mu prowadzenie.
Nip dobrze grał, ale niestety nie dał rady. Ja naprawdę nie wiem, jak Kreator to wygrał. Kolosy jednak są słabe. Tak już myślałem, że kolosy są jednak słabe. Trzeba było robić Disruptory. Brał gierki trochę ze strony Niba, bo miał cały czas przewagę, a przegrał. Kreator, no, naprawdę się cieszy, nie? Jakby naprawdę nie wiem, co tutaj się wydarzyło. No, dokładnie. Dobra, kamerki chyba trzeba dać, nie? No. Pozdrawiam tutaj wszystkich widzów. Co tutaj jest? Dobra. Chyba się wymsknął im. Ja tutaj oportunistycznie wbiję. No to powiem, mam takiego komentatora, się tu nie spodziewałem. Ale widzę, że Krystian, urodzony streamer, będzie pierwszą zatrudnioną osobą na kanale Patocraft, jeżeli takowy powstanie. Nie no, ale brawo, brawo tak naprawdę dla Kreatora, bo mega trudny wyczyn, sam też to tutaj mocno przeżywał. Dowody go, nie no, chyba tak na siłę to nie. Lepiej nie. Baltar Game, Baltar, wujek Baltar w zasadzie. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Widzę, że Krystian rozruszał was tutaj troszeczkę. Jednym się podobało, innym nie, ale już dalej idziemy inaczej. Netrunner, ojciec, mega dziękujemy. Trunion, tutaj jeszcze jest kilka ujęć z rozgrywki. Co? O czymś powiem? O memach. Jaka nagroda? Zobacz, jakaś nagroda ma być za memy fajne podobno. Od Krystianera nagroda. Może to te kapcie z hotelu, nie wiem, zobaczymy. Fajna nagroda. Dobra, mega dziękujemy. Netrunner, Trunion, wujek. Fajna nagroda, okej. Okay. Wierzymy. Nargil, mama, Gladius, i tak dalej, Stachu. Nadia to na serio chyba siostra Krystianera. Rob MVP, bardzo dziękujemy. Whitehood, Gladius, Chuck. O, i Gesiu jeszcze. Bardzo dziękujemy za 7 miesięcy łącznie. Dobrze. Bezcenny argentyński kaktus, to będzie nagroda. Dobra, spoko, ale no naprawdę fajny pojedynek, w ogóle bardzo zacne mamy te ćwierćfinały. No jeden tylko się skończył, nie tak jakbyśmy sobie życzyli, bo Lazar nie dał rady. Rolex, dzięki Bogu, mówisz? Dobra, no muzyczka też taka waleczna. Bardzo fajnie zobaczyć takiego żywiołowego Koreańczyka, bo to u nich to się w ogóle bardzo rzadko zdarza. Ale widać, że go to tutaj mocno ruszyło. Może do końca też nie wierzył, że wygra z tym zawodnikiem. Kreator w półfinale. Hero Dark, trzech Koreańczyków. No i jeden wybraniec został, Reynor, który za chwilę zagra na Maru. Reynor Maru, piękne kolejne starcie. No ale wiadomo, na Dreamhacku to jeszcze pewnie jest 20 minut, więc poczekamy. Jak szpak w kość. Witamy Dierek, z dużo obowiązków, ale streamowane, więc trzeba oglądać. Nice. Dobra. O, i aż zabiły dzwony z wrażenia, chociaż tylko chyba raz, tak, bo to połówka godziny to jest jedno walnięcie w dzwon. No, no, jest tak z tym waleniem w dzwon. Że mamy połówkę, dobra. No to co, uprzedzam, że tutaj pewnie będzie około 20 minut, jak to na Dreamhacku, jakieś przewidywanko na czacie jeszcze też pewnie poleci i lecimy dalej.